Rewolucjonizuj naukę. Zarób 5000 dolarów. Zadzwoń do nas. Teraz. Chciałbym powiedzieć, że była to wola Boga. Lub, że przez jakieś oszustwo wpadłem w ich wyciągnięte łapy. Lecz to byłoby kłamstwem. Prawda jest taka, że zadzwoniłem do nich, bo potrzebowałem pieniędzy. Ponieważ zostałem zwolniony z firmy wydawniczej, w której pracowałem, i miałem kłopot ze znalezieniem innej, stałej pracy. Ponieważ byłem kilka miesięcy w plecy z opłatami za wynajem i mierzyłem się z drugim nakazem eksmisji. Ponieważ nie chciałem być porażką, zadzwoniłem do nich z bardzo samolubnej przyczyny. Kim oni są? Nie jestem do końca pewien. Z perspektywy czasu, oczywiste zatarcie ich tożsamości powinno być dla mnie czerwoną flagą. Ale w tamtym czasie ich oferta wydawała się zbyt interesująca, a nagroda zbyt istotna, abym nie zgodził się im pomóc. Jednym z moich najtrafniejszych przypuszczeń może być to, że są grupą prywatnych naukowców, którzy są finansowani przez jakąś superkorporację. Muszą być. Inaczej nie byłoby ich stać na konstrukcję maszyny, którą mi pokazali na naszym pierwszym spotkaniu. Trzymali ją w jaskiniowym pokoju pięciokondygnacyjnego biurowca. W tym czasie praca była w toku. Nadal podłączano rury i lutowano przewody, ale nawet niedokończona wyglądała naprawdę wspaniale. Słyszałeś kiedyś o komorze deprywacji sensorycznej? Słyszałem. Byłem nawet w jednej, kiedy chodziłem na studia. Byłem wtedy w prawdziwej, hipisowskiej podróży duchowej. Wiesz, dużo medytacji, eksperymentowanie z różnymi halucynogennymi używkami, głównie magiczne grzyby. W pewnym momencie, podczas tej podróży, poczułem motywację, żeby poświęcić godzinę swojego życia i 60 dolarów z pożyczek studenckich w komorze deprywacji sensorycznej w miejscowym uzdrowisku. Standardową komorą deprywacji sensorycznej jest duży metalowy zbiornik wypełniony mniej więcej stopą słonej wody. Wchodzisz i unosisz się w wodzie, po czym ktoś, w moim przypadku opiekunka uzdrowiska, zamyka zbiornik, więc jest w nim zupełnie ciemno. Z przesłoniętym wzrokiem i zanurzonym w wodzie ciałem odnosisz wrażenie, jakbyś stracił swoje dwa podstawowe zmysły. W zależności od tego, kogo o to zapytasz, ma to być odprężenie, wzmocnienie procesu twórczego, umożliwienie osiągnięcia wyższej świadomości lub nawet zyskanie magicznych mocy. Moje doświadczenie z komorą na studiach było dość słabe. Pamiętam, że woda była za chłodna, a sól sprawiła, że swędziała mnie skóra. To było zbyt skomplikowane, żeby skupić się na medytacji albo odkrywaniu wewnętrznej czakry, czy w ogóle na czymkolwiek, co obiecywało spa. Prawdę mówiąc, zawsze zastanawiałem się, co by się stało, gdybym mógł znaleźć się w czymś takim po magicznych grzybach, ale nigdy nie miałem okazji spróbować. Ta komora deprywacji sensorycznej nie wyglądała jak ta, którą widziałem na studiach. Ta komora wyglądała jak wiwisekcyjny kostium średniowiecznej zbroi, rozciągający się na metalowym stole. Tysiące rurek i przewodów podłączonych do metalowego korpusu, który był około 3 razy większy od mojego ciała. Głowa lub hełm komory była kolorowa i okrągła z dużą, mosiężną rurą wychodzącą z jej czubka i prowadzącą do kaflowej podłogi pod nią. Na ścianach otaczających komorę było z 50 czy 60 monitorów, około 20 skrzynek serwerowych i różnych iteracji sprzętu medycznego, których nie potrafiłem nazwać. Zaczęło mi świtać, że same rachunki za media i komputery do maszyny musiały być droższe niż marne 5000 dolarów, które mi oferowali. Nie wspominając już o wynagrodzeniach dla kilkudziesięciu naukowców, którzy zajmowali się obsługą tych monitorów. Była to kolejna rzecz, która powinna wzbudzać mój niepokój. Lecz zignorowałem to, będąc osobą na skraju bezdomności. Człowiek, który pokazał mi maszynę, przedstawił się jako dr Monason. Był pomarszczonym, łysiejącym mężczyzną, gładko ogolonym, z niebieskimi, skupionymi oczami. Kiedy go widywałem, zawsze był ubrany w czysty,
biały fartuch. Doktor Monason był głównym łącznikiem mojego zaangażowania się w tę sprawę. Wyjaśnił przeznaczenie maszyny, przyniósł niezbędne dokumenty i odpowiedział na wszystkie moje pytania. Pytania typu, co dokładnie będę musiał zrobić. Chcemy, żebyś został w naszej maszynie na 3 dni. Jestem pewien, że wyraz mojej twarzy zdradził, że byłem w szoku. 3 dni. Czy to... Znaczy, mam na myśli, czy to mnie zabije? Prawdopodobnie byłbyś żywy po 3 dniach w całkowitej izolacji, choć na pewno mógłbyś ciężko chorować i cierpieć na okropne odwodnienie. Niezależnie od tego, maszyna będzie nawadniać, karmić i w inny sposób utrzymywać cię przy życiu podczas tego eksperymentu. Więc nie ma ryzyka uszkodzenia ciała. Doktor Monason kontynuował wyjaśnienie działania maszyny. W standardowej komorze deprywacyjnej człowiek jest pozbawiony zmysłu wzroku, czucia i w mniejszym stopniu słuchu. Ten proces zamykania świata zewnętrznego przed umysłem zmniejsza obciążenie mózgu takiej osoby. W ten sposób umysł użytkownika może swobodnie wędrować, z łatwością twórczo myśleć, przechodzić w głębszy stan świadomości, medytować itd. Ale w tych standardowych komorach deprywacji sensorycznej jest jeden problem. Pomimo uwolnienia mózgu od większości zewnętrznych bodźców wzrokowych i słuchowych, będzie on nadal obciążony bodźcami pochodzącymi z wewnątrz. To znaczy, że mózg dalej pozostaje świadomy swojego nosiciela, ludzkiego ciała. Dalej będzie reagował na głód i pragnienie naczynia, którego nosi. Będzie on nadal przetwarzał zarówno potrzebę, jak i działanie oddawania moczu i kału. Te wewnętrzne przerwy ciągle trwają, ale nie da się powiedzieć, że standardowe komory sensoryczne naprawdę pozbawiają człowieka zmysłów. Ta maszyna nie jest taką standardową komorą. Nawet powierzchowne spojrzenie na tę maszynę wyjaśniało, co doktor miał na myśli. Wnętrze części egzoszkieletowej maszyny wyłożone jest miękką gumą, która przystosowuje się, aby utrzymać dokładną temperaturę ludzkiego ciała. Rury i przewody kontrolują, jak i regulują wiele różnych funkcji organizmu. Przez te rurki ciało jest automatycznie karmione i nawadniane. Nieprzyjemne funkcje organizmu obsługiwane są za pomocą cewnika i innej serii rurek. Respirator automatyzuje oddychanie i reguluje wydzielanie śliny. Nawet naturalny zmysł dotyku jest całkowicie wyeliminowany w czasie pracy maszyny. Ten przewód dożylny wstrzykuje do krwiobiegu znieczulający roztwór, który całkowicie niweluje wszelkie czucie. Środek odrętwiający jest najistotniejszym atutem naszego procesu deprawacji sensorycznej. Lista ciągnęła się i ciągnęła. Stało się jasne, że naprawdę rozliczali się ze wszystkiego. Byłem jednym z setek kandydatów do udziału w tym eksperymencie. Po raz pierwszy w życiu byłem pierwszym wyborem. W dodatku w pierwszej rundzie. Naukowcy wyjaśnili mi, że zostałem wybrany z 3 powodów. Po pierwsze, nie miałem w swojej historii żadnej choroby psychicznej lub fizycznej, która powodowałaby, że moje doświadczenia w komorze byłyby zmiennymi zakłóceniami. Ich słowa, nie moje. Numer 2. Mój wzrost i waga były zbliżone do pierwotnego kształtu maszyny. Chociaż nogi będą musiały być nieznacznie wydłużone, to jednak najbardziej pasujesz do naszego pierwotnego projektu. I numer 3, najistotniejsze. Nie ma nic, co jest poza tą komorą, co mogłoby doprowadzić do wcześniejszego zakończenia eksperymentu. Nie miałem nikogo ważnego. Żadnej pracy, żadnych żyjących członków rodziny, nawet domowej roślinki, którą mógłbym się zająć. Mogliby spokojnie oddychać, wiedząc, że pozostanę w ich wynalazku przez cały czas trwania eksperymentu. Ostatni powód był ważny dla naukowców. Specjalnie zaprojektowali maszynę, aby umożliwić 3 pełne dni izolacji. Jeśli działanie maszyny musiałoby zostać przerwane wcześniej, zresetowanie jej i ponowne przeprowadzenie eksperymentu zajęłoby im miesiąc. Niestety, powód numer 3 oznaczał również to, że w razie niepowodzenia nie było nikogo, kto by mnie szukał. Proces poboru był długi i szczegółowy.
podpisywałem coś, co wydawało mi się setkami zrzeczeń się odpowiedzialności. Słuchałem ostrzeżenia po ostrzeżeniu o potencjalnych skutkach ubocznych. Chociaż oczywistym jest to, że masz zdrowy i silny organizm, powinieneś być świadom, że proces izolacji może być dla ciebie obciążający. Nasze wstępne badania sugerują, że rozkojarzenie, halucynacje dźwiękowe i wizualne, depresja, lęk, myśli samobójcze i inne nerwice są potencjalnymi efektami ubocznymi. Jednakże uważamy, że są one mało prawdopodobne. Dali mi kilka tygodni na przygotowanie się do eksperymentu. Jedynym wymogiem było utrzymanie takiej samej masy ciała i brak rozwinięcia się u mnie w jakiś sposób zaburzenia dwubiegunowego. Jakoś mi się udało. Spędziłem te kilka tygodni na normalnym życiu. Oglądaniu filmów, staraniu się o pracę, przyjmowaniu odrzucań mnie z potencjalnej pracy, no i przeczytałem kilka książek. Kiedy nadszedł ten dzień, byłem zdenerwowany. Mimo wysiłków doktora Monasona, by mnie przygotować. Proces ten będzie przebiegał etapami. Na początku możesz odczuwać lekki stres. Spodziewamy się, że wkrótce potem, przez pozostałą część procesu, będziesz dryfować w umiarkowanym stanie euforii. Zostaniesz poinformowany na kilka minut przed zakończeniem eksperymentu przez krótką falę audio. W ten sposób powoli wyjdziesz ze swojego stanu deprywacji sensorycznej i będziesz w stanie ponownie się zaklimatyzować bez ryzyka szoku. Puścił mi kolejkę akustyczną, która była muzycznym klipem z dzwoneczkami. Następnie, podczas małej obrady, poproszono mnie, abym zdjął ubranie i wszedł do środka maszyny. Kiedy leżałem wewnątrz, czułem ciepłą gumę na mojej gołej skórze. Nawet gdy komora była jeszcze otwarta, byłem ograniczony ze wszystkich stron przez metalową obudowę maszyny. Naukowcy zaczęli powoli przypinać do mojego ciała urządzenia medyczne. Czułem się dziwnie spokojny podczas każdego dożylnego ukłucia i niekomfortowego wprowadzenia rurek. Ale kiedy założono mi respirator, zacząłem odczuwać, jak wypełnia mnie niepokój. Czując, jak moje ciało jest skrępowane i trzyma w bezruchu, tylko jedna myśl wypełniała mój umysł. Boże, co ja zrobiłem? Naukowcy energicznie zacisnęli hełm szkieletu po obu stronach mojej głowy, szczelnie zatykając tym samym moje uszy. Świat ucichł. Krople potu zaczęły spływać mi po czole. Wtedy usłyszałem głos pozornie nadawany z wnętrza mojej własnej głowy. Witam, tutaj doktor Monasson. Rozmawiam z tobą przez mały głośnik umieszczony we wnętrzu hełmu egzoszkieletu. Twoje oznaki życiowe wskazują, że zaczynasz panikować. To było do przewidzenia. Proszę się zrelaksować, a my dokończymy przygotowania. Obiecuję, że wkrótce ten proces stanie się przyjemny. Mówienie, że mam się zrelaksować, sprawiło, że denerwowałem się jeszcze bardziej. Zanim mógłbym zreagować, poczułem, jak maszyna zaciska się na moim ciele. Środek odrętwiający, który był podawany do mojego krwobiegu, zaczynał odbierać mi kontrolę nad kończynami. Próbowałem się ruszyć, ale ręce ani drgnęły. Próbowałem krzyczeć, ale respirator odbierał mi tę możliwość. Nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem dosłownie nic zrobić. Nic. Oprócz obserwowania. Wciąż mogłem patrzeć, jak badacze krążyli wokół mnie, by sprawdzać funkcje życiowe i przygotować egzoszkielet do całkowitego zamknięcia. Nadal mogłem oglądać, jak na ekranie nade mną pojawił się gigantyczny zegar, który zaczął nadawać czas. 1 minuta do rozpoczęcia deprywacji. Gdyby działały moje kanały łzowe, pewnie zacząłbym płakać. Nie mając nic innego do zrobienia, zacząłem się modlić, żeby to był tylko zły sen. Modlić o to, żeby być w domu w łóżku, a nie w tej pieprzonej komorze. 5 sekund do rozpoczęcia deprywacji. Ostatnią rzeczą, jaką widziałem, była twarz doktora Monasona, który pochylił się nade mną. Pomachał do mnie, mówiąc coś, czego nie mogłem do końca zrozumieć. Zamknął przednią część szkieletu maszyny. 1 sekunda do rozpoczęcia deprywacji. I wszystko stało się ciemne.
Gdybym mógł kontrolować swój własny oddech, natychmiast rozpocząłbym hiperwentylację. Nigdy nie czułem tak głębokiego poczucia ciemności, jak w tamtym momencie. Nie mogąc zobaczyć nawet własnego ciała, poczułem się tak, jakbym został wygaszony z istnienia. Moje oczy krążyły we wszystkie strony w poszukiwaniu chociaż jednego przebłysku światła. Nie zauważyłem żadnego. Po chwili zastanowienia zdałem sobie sprawę, że jestem w maszynie już od jakiegoś czasu. Nie wiedziałem dokładnie jak długo. Bez żadnych zewnętrznych bodźców, moim jedynym sposobem postrzegania upływającego czasu było odliczanie sekund w głowie. Czas płynął dalej. Znajdowałem się na przemian pomiędzy obsesją na punkcie mojego uwięzienia, a dryfowaniem w myślach. Zacząłem zastanawiać się nad swoim życiem. Moje ostatnie bezrobocie. Kompletny brak bliskich przyjaciół. Poczułem, jak przepływa mnie fala depresji. Czy moje istnienie było naprawdę tak bezsensowne, że przez 3 dni mogłem zostać odizolowany i nikogo to nie obchodziło? Zastanawiałem się nad źródłem mojej izolacji. Spojrzałem wstecz na czasy, kiedy mógłbym bardziej starać się w swojej pracy. Obrazy przyjaźni, którym pozwoliłem się rozpaść przez introwertyczną stagnację w mojej głowie. I wtedy pomyślałem, że gdyby moje ciało nie było odrętwiałe, wybuchłbym śmiechem. Czułem się samotnie. Cóż, to oczywiste, że czułem się samotnie. Byłem w tym momencie najbardziej samotnym człowiekiem, jaki kiedykolwiek istniał. Naukowcy z pewnością byli tylko kilka stóp obok mojego ciała, ale mój umysł był całkowicie odizolowany. Pozwoliłem moim myślom wędrować dalej. Czułem się, jakbym był w komorze już od kilku godzin. Chociaż miałem zamiar spędzić ten czas na planowaniu jakiegoś twórczego przedsięwzięcia, być może napisałbym nawet jakąś amerykańską powieść. To jednak wielokrotnie wracałem do swojej obecnej sytuacji. Obsesyjnie myślałem o swoim ciele i komorze, w której się obecnie znajdowało. Ta substancja odrętwiająca musiała być naprawdę niezła. Nie czułem najmniejszego podmuchu powietrza przechodzącego przez nos, ani dudnienia żołądka. Wtedy zderzyła się w moim umyśle para przeplatających się myśli. Czy mogę być martwy? Nie, oczywiście, że nie. To byłoby absurdalne. Wiedziałem, jak tu trafiłem. Wiedziałem, że zapisałem się na eksperyment, który mógłby postawić mnie właśnie w takiej sytuacji. Ale muszę przyznać, że nie czułem się zbytnio żywy. Bez ciała i otaczającego go świata, bez jakiegokolwiek punktu odniesienia, czułem się, jakbym nie miał pewności, czy nadal istnieje. Biłem się ze sobą w myślach. Na pewno nie jestem martwy? To jest dokładnie to, czym miał skutkować eksperyment? Jeśli nie jesteś martwy, to dlaczego nic nie czujesz? Dlaczego nie czujesz swojego oddechu, śliny, czy czegokolwiek? Ale wiem, że nie mogę być martwy, bo właśnie w tej chwili myślę. Co to znaczy? Wiesz co? Myślę, więc jestem. Myślę, więc jestem. Mądrzejszy człowiek mógłby ci powiedzieć, czyj to cytat. Ale tylko ten cytat z nieznanego źródła pozostał mi jako jedyne zapewnienie, że żyję. Tak długo jak myślałem, że jeszcze żyję. Zacząłem wyobrażać sobie siebie, unoszącego się przez pustkę w przestrzeni. W moich oczach obraz był wyraźny. Moje ciało leżało płasko, a ramiona były sztywne. Jakbym, jak rakieta, przemierzał kosmos między gwiazdami i planetami. Widziałem, jak moje ciało przeplata się z asteroidami i przepływa przez pierścienie planet. Czułem ciepło słońca na ciele i zimno zlodowaciałych planet. Tylko, że ja tak naprawdę nie czułem tych rzeczy. Musiałem sobie o tym przypomnieć. Zacząłem wyobrażać sobie doznania, których tak naprawdę nie było. Nie byłem pewien, czy powinienem starać unikać się tych uczuć, czy może pozwolić, żeby garnęły mnie na czas eksperymentu. Kolejne pytanie do rozważenia, jak sądzę. Znowu nadszedł czas,
kiedy zdałem sobie sprawę, że już od dłuższego czasu tkwię w deprywacji sensorycznej. Ponieważ nie liczyłem, nie wiedziałem jak długo. Czułem, jakby mijały już dni. Ale czy mijały? To była niepokojąca myśl. W ponadczasowej pustce, 3 dni, ciągnęły się niczym 1000 lat. Zapewniali mnie, że będę w tej maszynie tylko przez 3 dni. Ale skąd mogłem wiedzieć, czy na pewno? Będąc w środku, mogłem tylko pomarzyć o wydostaniu się na zewnątrz. Mogli mnie tam trzymać tak długo, jak chcieli. Może taki mieli plan od początku? Jak mogliby sobie z tym poradzić? Kto wie, co zawierały te wszystkie dokumenty, które podpisałem o zrzeczeniu się odpowiedzialności? Przestałem je czytać po 3. czy 4. umowie. Może zgodziłem się na coś, czego nie wiem. Oszalałeś. Nie wiem, czy oszalałem, czy nie. Nie mam pojęcia, ile tu jestem. Więc zacznij liczyć. To byłoby słuszne. To był jedyny sposób na stwierdzenie, jak długo już siedzę w tej maszynie. Liczenie. 1, 2, 3, 4, 5. I tak w kółko. Naliczyłem do 60. Minuta. Potem odliczyłem kolejną minutę. I jeszcze jedną. I kolejną, i kolejną. Ciągle kontynuowałem odliczanie. Ani razu nie straciłem koncentracji. Potem doliczyłem do 1000 minut. Technicznie 1000 minut to tylko jakieś 16,5 godziny. Ale to było tylko 16 godzin na 3 dni, które miałem spędzić w maszynie. Jednak to było 16,5 godziny ponad cały czas, który spędziłem na myśleniu o swoim życiu i unoszeniu się gdzieś w przestrzeni. Na pewno spędziłem więcej czasu na rozmyślaniu nad sobą niż liczeniu. Próbowałem odgadnąć, jak długo tkwiłem w maszynie. Wydawało mi się, że minęły na pewno ponad 3 dni. Próbowałem sobie wmówić, że wkrótce mnie wypuszczą. Pozwoliłem, by mój umysł znów odpłynął. Moje ciało po raz kolejny unosiło się w przestrzeni. Patrzyłem, jak dryfuję coraz dalej w niekończącą się pustkę ciemności. Planety i gwiazdy skurczyły się, odsuwając w zapomnienie, zostawiając mnie samego. W czarnej otchłani pojawiło się przenikające uczucie zimna. Przeszywało mnie od stóp do głów. Moja naga skóra nabrała blado-niebieskiego koloru i zaczęła twardnieć, zmieniając się w krystaliczną skorupę. Kiedy moje ciało unosiło się coraz dalej w ciemność, obserwowałem, jak powierzchnia mojego brzucha pęka i odpryskuje. Powoli moje ciało, kawałek po kawałku, wyłamywało się i unosiło w przestrzeni. Z każdym odłamanym skrawkiem ciała przepływała przeze mnie nowa fala bólu. Chciałem złapać odlatujące kawałki i złączyć je z powrotem, ale moje ręce i nogi były tak zmarznięte, że nie mogłem się ruszyć. Próbowałem krzyczeć, ale mój język spuchł tak mocno, że wypełnił moje kruszące się, zimne usta. Wszystko naraz. Moje ciało eksplodowało w szereg poszarpanych, krwawych odłamków lodu. Ból był nie do opisania. I wtedy znalazłem się, znowu, sam w ciemności. Pozbawione ciała, bez płuc, które pozwoliłyby na panicznie szybki oddech. Musiałem wmawiać sobie, że to wszystko nie było prawdziwe. Wciąż żyję. Moje ciało nadal gdzieś tu jest. Ale Boże, czy to nie było prawdziwe? Nie było prawdziwe. Prawdziwe czy nie? Bolało, tak? Tak. Boisz się? Tak. Czekaj, słyszałeś to? Nasłuchiwałem przez uszy, które były milion mil ode mnie. Głos. Nie mój. Rozbrzmiewał mi w głowie. Jego akcent wydawał mi się znajomy. Witam. Z tej strony dr Monason. Kontaktuję się z tobą ponownie przez małe głośniki zawarte w hełmie egzoszkieletu. Z dumą ogłaszam, że udało ci się ukończyć 3-dniowy pobyt w komorze. Czułem, że mój niepokój rozpłynął się, zamieniając w ulgę. Próbowałem się uśmiechnąć, ale z niewielkim efektem. W tym momencie chcielibyśmy poinformować cię o stanie naszego eksperymentu.
Dane, które otrzymujemy ze skanów twojego mózgu, okazują się niezwykle użyteczne. Skontaktowaliśmy się z naszą instytucjonalną komisją rewizyjną i uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie eksperymentu na czas nieokreślony. Jest to oczywiście zgodne z podpisywanymi przez ciebie umowami. Maszyna powinna być w stanie utrzymywać cię przy życiu jeszcze przez kolejnych kilka tygodni, aż twoje ciało stanie się niezdolne do dalszego funkcjonowania w maszynie. Nie martw się. $5000 zostanie mimo wszystko przelane na twoje konto. Dziękuję za twój wkład. Twoja ofiara uratuje wiele istnień. Próbowałem krzyczeć. W proteście chciałem zatkać uszy, żeby odepchnąć od siebie słowa doktora. Ale moje krzyki milczały, a ręce nie były już częścią mnie. Poczułem, jak narasta we mnie głęboka, odbijająca się echem dziura strachu. Ale już nigdy naprawdę nic nie poczuję. Przyjdzie mi umrzeć w tej komorze. To będzie trwało kilkanaście dni. Te dni będą dłużyć się jak miesiące. A te miesiące będą dla mnie torturą. Znowu widziałem siebie unoszącego się w niezmierzonej ciemności. Nie było żadnych gwiazd ani planet. Było tam tylko moje ciało. Jednoznacznie samo. Prawdopodobnie żywe, ale nieuchronnie martwe. Przestałem liczyć sekundy i po prostu pozwoliłem sobie płynąć w przestrzeni. Mój umysł znów wędrował, tym razem o wiele dłużej. Marzyłem o swoim dzieciństwie i o przyszłości, do której już nigdy nie dojdzie. Zrobiłem w myślach listę rzeczy, które chciałbym zrobić przed śmiercią i poczułem wyrzuty sumienia, że nie zrealizowałem z tego niemal niczego. Prowadziłem rozmowy w głowie ze starymi przyjaciółmi i kochankami. I czasem w ogóle nad niczym nie myślałem. Czasami znikałem całkowicie, ale wtedy coś poczułem. Tak, poczułem coś. Na początku nie mogłem stwierdzić, co to było. Minęło tyle czasu, odkąd czułem cokolwiek, że nie mogłem powiedzieć, czy to było prawdziwe, czy tylko to sobie wyobrażam. To był mój duży palec u stopy. Mój duży palec u prawej stopy. W jakiś sposób, jakkolwiek, dalej było w nim czucie. Niewielkie, przypominające to, kiedy usiądziesz na ręce i staje się ona prawie, ale nie całkiem, odrętwiała, jakbym był masowany przez zestaw szpilek i igieł. Poruszyłem palcem u nogi, tym, którym byłem w stanie, żeby spróbować zrozumieć, w jaki sposób wróciło w nim czucie. Wtedy poczułem to. Małe ukłucie. Najmniejsza kropla bólu spływająca na mój duży palec. Coś ostrego. Igła od kroplówki. Musiała się jakoś odłączyć. Może jeden z badaczy w płaszczu potknął się o nią, czy coś. Wiedziałem tylko, że znów mogę czuć. Nagle poczułem się, jakbym urodził się ponownie. Jakbym umarł i zmartwychwstał z prochów. Ta igła musiała być jedną z tych, które miały dostarczać do mojego organizmu substancję znieczulającą. W jakiś sposób kroplówka przestała działać, substancja się rozeszła, a ja zyskałem to niewielkie czucie w palcu. Niestety ten palec nie był wystarczającym środkiem do zaaranżowania mojej ucieczki. Ale mimo to czułem niezmierne szczęście, bo miałem po swojej stronie tajną broń. Czas. Istnieje takie stare przysłowie, które brzmi: jeśli dasz małpie maszynę do pisania i nieskończenie dużo czasu, prawdopodobnie napisze kompletne dzieło Szekspira. Podobnie z dużym, zdrętwiałym palcem u nogi i nieskończoną ilością czasu do namysłu. Mogłem zrealizować swoją wielką ucieczkę. Mój palec był zbyt słaby, żeby otworzyć egzoszkielet. Pomimo usilnych starań nie byłem w stanie odczepić kolejnych rurek. Jedyne, co mogłem dosięgnąć, to igła, która wcześniej się ode mnie odczepiła. I właśnie z tą igłą opracowałem swój plan. Poruszałem nią. Zabolało, ale wiedziałem, że to wywoła zmiany na wskaźnikach tych głupich naukowców. Moje starania poskutkowały nacięciem skóry na palcu. Od teraz wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Mieli tylko dwie opcje. Pozwolić mi się wykrwawić, co uwolniłoby mnie od tego piekła, albo wypuścić z komory.
przynajmniej na czas nałożenia nowej kroplówki. Tak czy inaczej, mój plan był niezawodny. Zamierzałem być wolny chociaż na chwilę. Zauważenie tego, co zrobiłem, zajęło im zaledwie kilka minut. Tu znowu dr Monason. Komunikuję się z tobą przez głośnik w hełmie egzoszkieletu. Wygląda na to, że zraniłeś się wewnątrz komory. Po kilku dyskusjach postanowiliśmy przerwać eksperyment i skorygować błąd. Poczekaj, egzoszkielet zostanie wkrótce otwarty. Światło, które wkrótce zalało moje oczy, tylko mnie oślepiało. Kiedy maszyna się otworzyła, otaczały mnie dźwięki elektronicznych grzmotów, warkotu i rozmów. Szybkimi szarpnięciami wszystkie igły i rurki zostały odczepione od mojego ciała. Czułem się lepiej niż kiedykolwiek. Wypuścili mnie. Byłem wolny. Moje ciało było sparaliżowane przez wiele godzin. Lekarstwo pozbawiło mnie możliwości wykonania jakichkolwiek ruchów. Całkowicie. Naukowcy, gdy bandażowali mój palec i przeglądali dane, pozostawili mnie w szkielecie maszyny. Próbowałem usłyszeć wszystko, co mówili, ale nie byłem w stanie się skoncentrować. Jasne światło nade mną paliło moje oczy, które przyzwyczaiły się do całkowitej ciemności. Leki powoli przestawały działać, a w moich stawach zaczął pojawiać się tępy ból. Po pewnym czasie kilku laborantów wyjęło moje ciało z maszyny. Ubrali mnie w szlafrok i posadzili na wózku inwalidzkim. Wciąż nie mogłem się ruszyć. Nasłuchiwałem tylko, jak ktoś wiezie mnie gdzieś w głąb laboratorium. Wyjaśnij proszę, kiedy unosiłeś się w przestrzeni, jakie to było uczucie? Wypuść mnie, błagam. Nie mogę, wiesz o tym. Dane, które dzięki tobie zyskujemy, są zbyt ważne. Stawką jest życie. A poza tym, nie będziemy ryzykować, że pójdziesz na policję. Wrócisz do maszyny. Rozmowa trwała około godziny. Siedziałem w małym pokoju przesłuchań, ustawionym gdzieś w tym cholernym, podziemnym laboratorium. Chociaż odzyskałem zdolność mowy, to jednak ruszanie się sprawiało mi jeszcze wiele trudności. Było jasne, że jeżeli minie moja przydatność w rozmowie z badaczami, zostanę z powrotem umieszczony w maszynie. Aż do całkowitego wyczerpania mojego ciała. Dane, które dotychczas zdobyli naukowcy, były dla nich tak użyteczne, że bez skrupułów trzymaliby mnie w komorze, nawet wbrew mojej woli. Siedząc w tym malutkim pokoiku, przywiązany do zimnego, składanego krzesła, ubrany tylko w jakiś cienki szlafrok, zastanawiałem się nad swoim losem. Za $5000 sprzedałem resztę swojego życia. Moją jedyną ulgą było to, że mogłem opóźnić powrót do maszyny tak długo, jak odpowiadałem na pytania doktora Monasona. Ale wiedziałem, że tylko odkładam na później to, co nieuniknione. Patrzyłem na swój wielki palec u nogi, teraz zawinięty w bandaż. Jakoś nie przyszło mi do głowy, że nawet gdyby dostanę się z maszyny, naukowcy nie będą chętni do wypuszczenia mnie żywego z budynku. Nie po tym, jak postanowili mnie więzić, dopóki nie umrę. Co jeśli nie odpowiem na pytania? Dane, które zamierzamy otrzymać z pytań, są istotne i mogą ocalić życie. Ale jeśli nie będziemy mogli ich otrzymać, wystarczą nam dane uzyskane z egzoszkieletu. Jeśli nie będziesz odpowiadał, wrócisz od razu do maszyny. Więc to nie miało znaczenia. Byłem już skazany. Równie dobrze mógłbym zwlekać tak długo, jak tylko bym dał radę. Dobrze. Pytaj więc o to, co musisz. Odpowiedziałem na setki pytań. Na większość z nich kilkukrotnie. To trwało godzinami. Naukowcy ledwo słyszeli, co mówię. W pokoju był również dyktafon. Jestem pewien, że ktoś później rozszyfruje moje odpowiedzi, ale na ten moment rozmowa toczyła się głównie dla samego gromadzenia mojego bełkotu. W pewnym momencie mnie olśniło. Leki całkowicie opuściły moje ciało. Mogłem, teoretycznie, znów się ruszać. Lecz teraz byłem przywiązany do krzesła. Ale nie mogli trzymać mnie tak przywiązanego cały czas, bo miałem wrócić do maszyny. I z tym faktem opracowałem kolejny plan. Wiedziałem, że będę miał tylko kilka sekund. Wiedziałem,
że nie mogę od razu zacząć uciekać, bo mnie złapią. Musiałem przekonać ich, że pogodziłem się ze swoim losem. Kiedy przesłuchanie się skończyło, zostałem zabrany z powrotem do komory. Być może zakładali, że będę chciał uciec, bo trzymali mnie ciągle związanego, ale uprzęże zostały zerwane, gdy nadszedł czas na umieszczenie mnie w szkielecie. Zdjęli ze mnie szlafrok i przenieśli do maszyny. Rozluźniłem swoje ciało, odgrywając to samo odrętwienie, które wcześniej pozbawiało mnie możliwości poruszania się w jakikolwiek sposób. Kiedy kładli mnie w gumowe wnętrze egzoszkieletu, doktor Monason przemawiał do mnie przez głośnik. Przykro mi, że musimy się znowu rozstać. Twoje odpowiedzi są bardzo cenne dla przyszłych badań. Wiem, że teraz może ci się wydawać, że jesteśmy złoczyńcami. Ale wyniki badań, które otrzymujemy, są bezcenne. Kiedyś ocalą wiele żyć. Oddajesz wielką przysługę dla świata. Kiedy skończył mówić, jego pracownicy znowu zaczęli wypełniać moje ciało igłami i rurkami. Byłem gotowy do ucieczki, ale trzymałem się sztywno. Musieli uwierzyć, że nie byłem w stanie się ruszać. W prawej ręce poczułem ukłucie. Zaczęli ładować we mnie środek odrętwiający. Mój czas zaczynał się skracać. Kiedy jakiś inny naukowiec podszedł do mnie z drugiej strony, aby przyczepić kolejną kroplówkę, wyskoczyłem do góry, stając na zewnątrz maszyny. Zaskoczeni moim nagłym ruchem, naukowcy z mojej lewej strony odsunęli się. Czułem ostry ból w prawym ramieniu, bo wszystko, co zdołali do mnie przyczepić, dalej trzymało się mojej skóry. Pokój wypełniła panika. Faceci rzucali się na mnie ze wszystkich stron. Czułem, że moje ciało porusza się, jakby z własnej woli. Lewe ramię sięgnęło w prawo i wyrywało serię przewodów i kroplówek z mojego ciała. Krew rozbryzgała się na maszynę. Moja prawa ręka upadła luźno na bok. Wyskoczyłem z komory na podłogę, nagi, jak w dniu narodzin. Środek odrętwiający zdążył zadziałać w prawej ręce, ale reszta ciała była sprawna. Pobiegłem najszybciej, jak potrafiłem, w kierunku drzwi, przez które pierwszego dnia wszedłem do laboratorium. Nie miałem odwagi odwrócić się, żeby zobaczyć, czy mnie gonią. Wszystko, co byłem w stanie zrobić, to biec. Kiedy pchnąłem drzwi, okazały się być otwarte. Za nimi ujrzałem długi korytarz, który prowadził do kilku klatek. Klatek ze schodami, przez które kilka razy wchodziłem i schodziłem, przygotowując się do eksperymentu. Schody, po których zamierzałem wejść po raz ostatni. Zmusiłem swoje ciało do maksymalnego wysiłku. Biegłem, z prawą ręką zwisającą bezwładnie, aż dotarłem do schodów. Za mną wybrzmiewały wściekłe wrzaski ludzi i dudniące odgłosy biegu. Wiedziałem, że jeśli mnie złapią, gra się skończy. Dochodząc do schodów, niemal wleciałem na kilka pierwszych stopni. Dobiegając do kolejnego piętra, odwróciłem się i zobaczyłem, że tylko dwóch mężczyzn deptało mi po piętach. W tej chwili wypełniła mnie wielka nadzieja. Może faktycznie uda mi się stąd uciec. Wtedy poszedłbym na policję i dostałbym szansę na to, że ktoś głębiej zajmie się tą sprawą. Muszę tylko dostać się na drugie piętro i otworzyć drzwi. Wtedy będę wolny. Moje nadzieje dość szybko zostały rozwiane. Gdy dotarłem na szczyt schodów, co najmniej 15 mężczyzn pilnowało już wyjścia z budynku. Najwyraźniej moja ucieczka była przypadkiem, na który byli dobrze przygotowani. Gdy byłem otoczony przez mężczyzn za mną, jak i przede mną, wiedziałem, że mam jeszcze jedną drogę do wyjścia. Klatka schodowa prowadziła wyżej, aż do dachu budynku. Wciąż biegłem, stopień za stopniem. Moje obolałe ciało protestowało z każdym krokiem. Moja sparaliżowana ręka uderzała o poręcz i ściany. Hałas wściekłych ludzi, odbijający się od ścian, wybrzmiewał w moich uszach, krok za krokiem. Wkrótce znalazłem się na ostatnim piętrze. Zamieszczona pod sufitem drabina prowadziła do wyjścia na dach. To było to. W końcu zobaczę świat. Nie wiedziałem, gdzie pójdę i co zrobię, ale przynajmniej wiedziałem, że będę wolny.
Doskoczyłem do drabiny i podciągnąłem się. Około 6 stóp w górę. Kiedy doszedłem do szczytu, nacisnąłem na uchwyt. Pokrywa była ciężka i ledwo drgnęła. Już miałem wyjść, gdy nagle poczułem mocny uścisk na kostce. Jeden z nich mnie dogonił. Owinął swoją lodowatą rękę wokół mojej nogi i zaczął mnie zdzierać z drabiny. Obróciłem się lekko i ujrzałem doktora Monasona. Jego oczy były przekrwione i wielkie jak spotki. Czułem, jakbym spojrzał w oczy diabłu. Zareagowałem czysto instynktownie. Zacisnąłem rękę mocniej na drabinie, a drugą, wolną nogą, kopnąłem doktora w twarz. Kiedy moja stopa zderzyła się z jego szczęką, wybijając mu zęby i rozbryzgując krew we wszystkich kierunkach, uśmiechnąłem się mimowolnie. Mnie również to zabolało, ale cholernie dobrze było coś poczuć. Doktor Monason rozluźnił swój chwyt. Znowu pchnąłem w łasku górze, aż w końcu się otworzył. Wdrapałem się na płaski dach budynku. Dach pokrywała cienka warstwa żwiru. Ostre kamienie raniły moje stopy, ale szedłem dalej. Stanąłem na skraju dachu i spojrzałem na miasto. Moim oczom ukazał się piękny horyzont. Wieżowce i gwiazdy. Coś cudownego. Czułem zimny wiatr na swojej skórze. Głosy za mną ucichły w mojej głowie, gdy wspinałem się na szczyt dachu. Musiałem być niezłym widokiem dla ludzi przechodzących na dole. Nagi mężczyzna stojący na dachu, podziwiający horyzont, jakby nigdy wcześniej go nie widział. Proszę, zejdź na dół. Już nie chcemy, żebyś wrócił do maszyny. Potrzebujemy tylko, żebyś zszedł z dachu. To był doktor Monason. Znowu. To, co teraz mówił, było trudne do zrozumienia, bo brakowało mu kilku zębów. Odwróciłem się od horyzontu, żeby na niego spojrzeć. Ze wszystkich stron otaczali go mężczyźni w białych fartuchach. Wiedziałem wtedy, że nie mam już żadnego racjonalnego wyboru. Czy powinienem wierzyć, że doktor Monason nie wsadziłby mnie z powrotem do maszyny? Chyba nie. Ale w tym momencie już nie miałem szansy na ucieczkę. Było ich zbyt wiele, żebym miał jakiekolwiek szanse. Gdy jeden z naukowców wyciągnął rękę, by mnie złapać, zrobiłem krok do tyłu. Gdy moje ciało zaczęło spadać, zacząłem się szczerze śmiać. To uczucie było takie samo, jak wtedy, gdy byłem w maszynie. Moje ciało znów dryfowało. Zimne powietrze otuliło mnie i po raz kolejny nie czułem zupełnie nic. Zanim uderzyłem w ziemię, usłyszałem dźwięk kościelnych dzwonów. Alleluja! Pomyślałem, że muszę być już w drodze do nieba. Niebo nie przyszło. Zamiast tego znalazłem się w całkowitej ciemności. Nic nie czuję, nic nie widzę. Po prostu myślę nad tym, co przed chwilą zrobiłem. Czy to jest to, czym jest śmierć? W odpowiedzi na swoje pytanie usłyszałem znajomy głos. Witam, z tej strony doktor Monason. Mówię do ciebie przez mały głośnik umieszczony w szkielecie maszyny. Udało się ukończyć eksperyment. Minęły już 3 dni twojego pobytu w komorze deprywacji sensorycznej. Gdybym nie był nafaszerowany odrętwiającymi lekami, pewnie bym się popłakał. Jesteśmy w trakcie otwierania maszyny. W tym momencie przeprowadzamy fizyczną diagnozę. Jestem pewien, że chcesz wyjść jak najszybciej. Mogę cię zapewnić, że prace będą przebiegały tak szybko, jak to możliwe. Dziękujemy za twoją pomoc w projekcie. Twój wkład jest nieoceniony. 3 dni. Byłem w maszynie dokładnie od 3 dni. Nie uwierzyłem w to, dopóki nie wyciągnęli mnie z egzoszkieletu. Na moim dużym palcu nie było bandażu. Nie było igły przy stopie, którą mógłbym się skaleczyć. Zaplecze było niczym innym, jak zwyczajnym pokojem do zakwaterowania w godzinach po zakończeniu eksperymentu. Zapewnili mi wygodne miejsce do odpoczynku podczas czekania, aż wszystkie leki przestaną oddziaływać na mój organizm. Chociaż chcieli zadawać mi pytania, nie byli wrogo nastawieni, gdy im odmówiłem. Za to chętnie odpowiadali na moje pytania. Byłem szczęśliwy, gdy powiedzieli, że to wszystko działo się tylko w mojej głowie. W kolejnych dniach po eksperymencie
Doktor Monason upewnił się, że otrzymałem wszystkie środki wsparcia psychicznego, o które prosiłem. Zapewnił mi nawet spotkania z terapeutą, z którym spotykam się już kilka tygodni. Terapeuta przepisał mi antydepresanty, które biorę 2 razy dziennie. Wróciłem do swojego normalnego życia. Mój czynsz jest opłacony. Poznaję nowych ludzi. Dostałem pracę w innej firmie wydającej książki. Czułem, że spełniły się wszystkie moje fantazje. Ale bez względu na to, jak długo rozmawiam z terapeutą i ile biorę pigułek, nie mogę wyrzucić z głowy tej maszyny. Nie mogę przestać myśleć o tym, jak 3 dni wydłużały się w nieskończoność. Ale już nie siedzisz w maszynie. Twoje 3 dni się skończyły. Tak, ale... Ale co? Wcześniej też miałem wrażenie, że nie było mnie w tej komorze. Ale to nie było prawdziwe. Ale czułem, jakby było. A czy to wydaje się być prawdziwe? Już sam nie wiem. Czy 3 dni mogłyby ciągnąć się dłużej? Czy może wyobrażam sobie terapeutę, pracę, lepsze życie? Nie wiem. Czasami zamykam oczy i za bardzo boję się je otworzyć. Obawiam się, że gdy to zrobię, ujrzę ciemność. Boję się, że znajdę się w otchłani, wciąż dryfując w bezruchu, wśród tych wszystkich wyimaginowanych gwiazd.